Anna Myćka, witam Państwa i zapraszam na najnowsze informacje z regionu. W dzisiejszym raporcie powiemy o testach w elektrowni Jaworzno, zmianach komunikacji miejskiej w okresie świąt, a także o nowościach w sosnowieckim pogotowiu. W Jaworznie zakończyły się testy bloku elektrowni. Zarówno kocioł, jak i szereg zabezpieczeń systemu kontroli aparatury i automatyki zdały test, co można uznać za duży sukces. Pomyślnie zdane testy w elektrowni Nowe Jaworzno dla wielu było tylko formalnością. Jednak bez zgranego zespołu nie udałoby się zrealizować celu, o czym przypomina dyrektor elektrowni. Przede wszystkim trzeba podkreślić ogromną pracę, którą włożyli wszyscy pracownicy, cały zespół, który przygotowywał się do testów odbiorowych z PSE. Przed wszystkimi testami oczywiście włożono sporo pracy, aby przygotować blok. Miały miejsce liczne pomiary strojenia i optymalizacja tej jednostki, aby bez problemów te testy przy udziale operatora mogły być wykonane. Jeżeli chodzi o samą jednostkę, to testy polegały na wykonaniu na przykład prób podjazdu na moc maksymalną, jak również osiągnięcie minimum technicznego, a tak takimi najbardziej wymagającymi testami to były testy zrzutów bloku na potrzeby własne, jak również próba obrony i odbudowy krajowego systemu elektroenergetycznego, gdzie w tych właśnie testach blok był narażony na największe obciążenia po stronie cieplnej i mechanicznej. Sama optymalizacja i strojenie trwało ponad pół roku, oczywiście wcześniej odpowiednio trzeba było się do tego przygotować. Korzystając z okazji, zapytaliśmy, czy takie testy przeprowadzane są cyklicznie, czy jednorazowo. Takie testy są wykonane raz i oczywiście te testy pozwalają, aby blok mógł pracować w pełnej regulacji, zgodnie z posiadaną koncesją, zgodnie z posiadanymi umowami z PSE oraz instrukcją ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej. Zmiana czasu, a także zbliżające się święta wielkanocne to czas, kiedy warto zwrócić uwagę na zmiany pojawiające się w rozkładzie komunikacji miejskiej. Pierwsze z nich wejdą w życie już dzisiaj. Zarząd Transportu Metropolitalnego zachęca wszystkich pasażerów komunikacji miejskiej do sprawdzenia rozkładu jazdy przed planowaną podróżą w okresie świątecznym. Na jakie zmiany warto zwrócić uwagę? 28 i 29 marca, a także tuż po świętach, czyli 2 kwietnia, będą obowiązywać robocze rozkłady jazdy. Przy czym, jeżeli na danej linii występuje podział tego rozkładu jazdy na podtypy, to tutaj należy się sugerować wariantem niewakacyjnym lub nieszkolnym. Większych korekt można spodziewać się na sobotę, niedzielę i poniedziałek wielkanocny. Jeżeli chodzi o sobotę, to tutaj będą obowiązywać sobotnie rozkłady jazdy. Jeżeli chodzi o niedzielę, to będą obowiązywać niedzielne rozkłady jazdy. I to się wydaje dość proste. Natomiast od tej reguły będą w tych dniach obowiązywać wyjątki. I tych wyjątków jest sporo, bo one obejmują około 100 linii autobusowych i tramwajowych. Te wyjątki sprowadzają się do tego, że autobusy będą albo wcześniej kończyć kursowanie, albo będą pomijać przystanki zlokalizowane w pobliżu centrów handlowych. Specjalne rozkłady jazdy będą obowiązywać również z powodu zmiany czasu na letni, obejmą 5 linii tramwajowych oraz 35 autobusowych. Kursy, które są zaplanowane na tą godzinę pomiędzy 2 a 3, czyli na tą godzinę, której de facto nie ma, one nie będą realizowane. Niektóre z tych kursów, które są zaplanowane na tą nieistniejącą godzinę, będą rozpoczynać się przed godziną 2 czasu zimowego, tak żeby te kursy mogły zostać zrealizowane. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej ZTM w zakładce Komunikaty. Pogotowie w Sosnowcu niedługo doczeka się nowej siedziby. Prace są już na finiszu, na tym jednak nie koniec zmian. Załoga ratownictwa medycznego zostanie powiększona, pojawi się motocykl ratunkowy i nowe ambulanse. Rejonowe ratunkowe pogotowie w Sosnowcu ma działać jeszcze efektywniej. Wielkimi krokami zbliża się otwarcie nowej siedziby, której budowa pochłonęła 27 milionów złotych.
Niewątpliwie w Rejonowym Pogotowiu Ratunkowym w Sosnowcu dużo się ostatnio dzieje. To wiele inwestycji, wiele remontów, Jaworzno, Zawiercie, Dąbrowa Górnicza, ale przede wszystkim tutaj to największa inwestycja, czyli Sosnowiec, budowa nowej siedziby i stacji Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu. Największa inwestycja w historii województwa śląskiego. W przyszłym tygodniu, 3 kwietnia, nastąpi oficjalne otwarcie. Przychodnia Mielowice to przychodnia z tradycjami, funkcjonuje już w naszej przestrzeni zdrowotnej od wielu, wielu lat i takim naturalnym wydawało się pomysłem, że zostanie zlokalizowana ta stacja właśnie w tym miejscu, ponieważ przychodnia jest spółką miejską. Na pewno z tego miejsca będzie można szybciej dotrzeć do potrzebujących pacjentów. Dysponujemy tam wolnymi powierzchniami, które będą zaadaptowane na potrzeby pogotowia. I myślę, że ta współpraca będzie bardzo korzystna dla naszych mieszkańców. W ramach inwestycji pogotowia ratunkowe otrzymało również nowoczesny sprzęt, taki jak motocykl ratunkowy oraz wyposażenie, które zostało sfinansowane głównie z dotacji województwa śląskiego. Od kwietnia szeregi pogotowia zasili dodatkowy zespół ratownictwa medycznego. Wreszcie jest czas dojazdu. W ostatnich latach w Sosnowcu pojawi się już druga podstacja, drugi zespół ratunkowy dodatkowy, który jest wspierający dla naszych mieszkańców. Łącznie w tym roku pojawią się trzy nowe zespoły w naszym województwie. Dwa w ramach sosnowieckiego pogotowia, to jest Dąbrowa Górnicza i Sosnowiec, oraz jedno wojewódzkie pogotowie w Bytomiu. Najwcześniej pojawi się w Sosnowcu. Dobra współpraca pomiędzy samorządem lokalnym, samorządem województwa, ale także władzą centralną. Od kilku miesięcy faktycznie ta współpraca w moim przekonaniu zdecydowanie się poprawiła, czego efektem są dwa nowe zespoły ratownictwa medycznego. Jeden, który stacjonować będzie w Dąbrowie Górniczej w Ząbkowicach już od 1 czerwca i ten, który za kilka dni, a nie jest to prima aprilis, czyli od 1 kwietnia w mieście Sosnowcu. Wielkie otwarcie nowej siedziby pogotowia ratunkowego w Sosnowcu już w następnym tygodniu. W Urzędzie Wojewódzkim świętowano 95. rocznicę pierwszego zwiedzania gmachu województwa i Sejmu Śląskiego. Z tej okazji mogliśmy sprawdzić dla Państwa niedostępne na co dzień miejsca tego ogromnego przedwojennego budynku. Skarbiec ze złotem, podziemne tunele czy winda paciorkowa to tylko część tajemnic, jakie skrywa budynek urzędu. O całej idei organizacji takiego zwiedzania opowiedział nam wojewoda śląski. 95 lat temu, 28 marca 1929 roku, odbyło się pierwsze zwiedzanie gmachu wówczas województwa i Sejmu Śląskiego. Gmach jeszcze był w budowie, natomiast wtedy odbyło się pierwsze zwiedzanie dla prasy tego budynku. W późniejszych latach budynek mógł być zwiedzany również w okresie międzywojennym przez mieszkańców województwa śląskiego, dlatego że w ówczesnej administracji zależało na tym, żeby przybliżyć ten wspaniały i wówczas nowoczesny gmach mieszkańcom województwa śląskiego. My chcielibyśmy wrócić do tej tradycji, dlatego dziś zaprosiliśmy dziennikarzy w 95. rocznicę pierwszego zwiedzania gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Natomiast wracamy również na listę obiektów, które będzie można zwiedzać w ramach Nocy Muzeów. Natomiast rok 2024 jest też rokiem dla nas szczególnym, dlatego że to jest rok, w którym zaczynamy przypominać historię Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, a wcześniej gmachu województwa i Sejmu Śląskiego, dlatego że obchodzimy stulecie rozpoczęcia budowy. Podczas oprowadzania mogliśmy się dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy. Co tutaj się teraz odbywa? No, odbywają się spotkania, briefingi, ale również kręcone są tu filmy. Każda kancelaria Rzeszy Adolfa Hitlera w sensacjach XX wieku Wołoszańskiego kręcona była tutaj. Tutaj kręcono czterech pancernych i psa, kręcono stawkę większą niż życie. Agnieszka Holland wykorzystała przestrzeń westybulu w obywatelu Jonesie w gabinecie wojewody, do którego zaraz pójdziemy. Kręcono Jestem mordercą, ale również w przestrzeniach, nie tutaj, ale w przestrzeniach Urzędu Wojewódzkiego kręcono Oskarową strefę interesów. Warto wspomnieć, że gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego będzie otwarty dla wszystkich zainteresowanych już 18 maja podczas Nocy Muzeów.
3 kwietnia na Bytomskie ulice wyjedzie nowa linia mini autobusowa numer 740. Pojazdy mieszczące maksymalnie 30 osób pozwolą mieszkańcom szybko i bezpiecznie poruszać się po centrum Bytomia. 3 kwietnia na Bytomskie ulice wyjedzie nowa linia minibusowa numer 740. Minibus połączy najważniejsze obszary Śródmieścia i część Rozbarku. To jest wypełnienie białych plam. To są miejsca, gdzie wcześniej nie było komunikacji ani tramwajowej, ani autobusowej. Tą linią chcemy wypełnić tą przestrzeń, tak żeby tą linią też dowozić do tych przystanków, gdzie właśnie są linie metropolitalne, linie, które komunikują Śródmieście z innymi dzielnicami i oczywiście Plac Sikorskiego i Dworzec Główny w Bytomiu. Linia minibusowa numer 740 będzie kursowała od godziny 5.06 do 19.47 z częstotliwością co 60 minut w dni robocze. Ten pomysł wyszedł od mieszkańców naszego miasta, którzy w różnych rejonach Śródmieścia proponowali takie rozwiązanie. My też widzieliśmy taką potrzebę, żeby skomunikować ze sobą linie metropolitalne, które wyjeżdżają do innych miast i umożliwić sprawniejsze przesiadanie się między nimi w różnych częściach Śródmieścia. Po analizach ruchu, też generatorów ruchu pasażerskiego, wybraliśmy jeden z kilku wariantów przejazdu. Stały nowe przystanki do obsługi tej linii w miejscach, gdzie ich wcześniej nie było. W kilku miejscach będziemy korzystać z przystanków, które już funkcjonują, no po to, żeby tam była właśnie możliwość przesiadki na inne linie. Minibusy pomieszczą około 30 pasażerów. Na razie jest to rozwiązanie tymczasowe. Zakładamy, że linia będzie z nami na stałe, natomiast mamy tutaj pewną elastyczność. Te przystanki są wybudowane w taki sposób niskokosztowy. Docelowe przystanki będziemy budowali dopiero, kiedy linia się faktycznie przyjmie, bo dopuszczamy też korektę miejsc poszczególnych przystanków, tych nowo utworzonych. Na zakończenie serwisu zapraszam na wiadomości z kraju i ze świata. Odbyły się polsko-ukraińskie konsultacje w sprawie rolnictwa. Premier Donald Tusk po rozmowie z Denysem Szmyhalem powiedział, że Polska przystępuje do ofensywy dyplomatycznej w sprawie zablokowania importu rosyjskiego i białoruskiego zboża. Rozmowy premierów Polski i Ukrainy w trakcie konsultacji międzyrządowych dotyczyły przede wszystkim kwestii kryzysu na granicy oraz eksportu ukraińskiego zboża. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego prowadzi działania w związku ze śledztwem w sprawie działalności siatki szpiegowskiej. Jak wynika z informacji przekazanych przez ministra koordynatora służb specjalnych Jacka Dobrzyńskiego, szpiezy działający na rzecz Rosji prowadzili działania wymierzone przeciwko państwom i organom Unii Europejskiej. Nowa Lewica zapowiada złożenie projektu ustawy zakładającego skrócenie tygodnia pracy do 4 dni. Robert Biedroń zapewnił, że taki projekt zostanie złożony w ciągu kilku tygodni. Po katastrofie mostu w Baltimore 6 osób dotychczas uważanych za zaginione uznano już za zmarłe. Most Key Bridge w Baltimore w stanie Maryland zawalił się we wtorek, po tym jak uderzył w niego statek towarowy. Nurkowie wciąż prowadzą poszukiwania ciał osób, które wpadły do wody. W dzisiejszym raporcie to już wszystkie informacje. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia jutro.